A w studio 5. edycji Kongresu 590 już kolejny znakomity gość, prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska Wojciech Han. Witam serdecznie. Witam, kłaniam się. Unijny Zielony Ład to to, co ostatnio nas zajmuje, Polskę zajmuje, ale zajmuje właściwie całą Europę i cały świat, bo to przecież Unia Europejska narzuciła, tak jak twierdzą niektórzy, bardzo ambitne plany, by w 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną. Ale właściwie można powiedzieć, że dla Banku Ochrony Środowiska to nie jest nic nowego, bo w kwestii ochrony środowiska działacie od dawna. To prawda. Nawet gdyby nie było Europejskiego Zielonego Ładu, to i tak byłby globalny trend do tego, aby zajmować się środowiskiem, aby finansować zielony rozwój. I w jakimś sensie Unia Europejska stara się świadomie być na początku tego wyścigu, który i tak ruszył. Nie miejmy co do tego wątpliwości. Czyli warto być pierwszym, warto być liderem. Myślę, że to jest ta motywacja. Myślę, że też Bank Ochrony Środowiska jest w jakimś sensie liderem w naszym polskim, nie chcę powiedzieć wyścigu, ale trendzie. Jesteśmy od 30 lat specjalistą w dziedzinie zielonego finansowania, także nie musimy uczyć się tego, co dla wielu instytucji finansowych jest dzisiaj barierą i szokiem. Nie musimy się uczyć finansowania ekologicznego, ponieważ robimy to. 40% naszego portfela kredytowego to są zielone kredyty. Żadna inna instytucja finansowa w Polsce nie może tego o sobie powiedzieć. Taksonomia, czyli słowo zaklęcie, które oznacza klasyfikację sektorów i klasyfikację sposobów finansowania w ten sposób, aby były zgodne z wymogami zrównoważonego rozwoju, też nie jest dla nas czymś nowym. No i wreszcie nie jest dla nas czymś nowym umiejętność udzielania nie tylko finansowania na zielone projekty, ale udzielania również zielonego finansowania, na przykład poprzez green bonds, czyli zielone obligacje. Panie prezesie, to pan pewnie jest najlepszą osobą, by zadać takie pytanie. Jak finansować, wprowadzać Zielony Ład, a jednocześnie zachować konkurencyjność? To pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców. To prawda. To pytanie jest po pierwsze pytaniem, które będą zadawać sobie instytucje finansowe, ponieważ przypomnę, że podstawy zielonego czy zrównoważonego finansowania, podstawy ESG i taksonomia wchodzą już od 2022 roku. W związku z tym to jest wyzwanie dla większości rynku finansowego. Odpowiedź jest prosta i trudna zarazem. Trzeba rozumieć, co się finansuje, czyli trzeba rozumieć wpływ i ślad węglowy projektu i trzeba umieć w sposób transparentny rozliczać ten projekt albo być odpowiedzialnym za to, co się zbudowało, również potem, jak się to zbudowało i sfinansowało. Na tym polega między innymi finansowanie poprzez zielone instrumenty, takie jak zielone obligacje, że prowadzimy sprawozdawczość ekologiczną zarówno na etapie samego projektu, jak i na etapie po zbudowaniu instalacji, tak aby udowodnić, że wykonujemy to, co obiecaliśmy. No i wreszcie jeszcze jeden aspekt. Bardzo dobra współpraca z klientem, współpraca pomiędzy bankiem, instytucją finansową, a inwestorem i projektantem w oparciu między innymi o zasoby talentu, jakimi dysponuje na przykład Bank Ochrony Środowiska, czyli ekologów, których zatrudniamy w każdym z naszych regionów, z naszych centrów biznesowych. I ten know-how, który nie tylko jest książkową, teoretyczną wiedzą, ale jest w praktyce stosowanym know-howem, który wykorzystujemy w transakcjach. Panie prezesie, ale skoro teraz w Polsce większość banków, instytucji finansowych też będzie się zajmować Zielonym Ładem i finansowaniem takich właśnie inwestycji, to jak widzi pan miejsce na rynku właśnie dla Banku Ochrony Środowiska? Z jednej strony cieszymy się, że można byłoby powiedzieć trochę żartobliwie, jesteśmy ofiarą własnego sukcesu, dlatego że w tej chwili dołącza do tego trendu, można powiedzieć, cały peleton, cały rynek chce być zielony. Chce, a do pewnego stopnia musi być zielony. Ale my jesteśmy już o krok dalej, dlatego że my myślimy i pracujemy w tej chwili, zresztą będziemy o tym mówić w naszej strategii, którą ogłaszamy w czerwcu tego roku, o naszych kolejnych ambicjach. O tym, że Bank Ochrony Środowiska będzie starał się wnosić nową wartość do tego rynku. Po pierwsze,
będziemy starać się dopraszać do finansowań, również dużych, wielkich finansowań, różne instytucje, instytucje multilateralne, inne banki. Będziemy pokazywać, że można strukturyzować transakcje, nie konkurując oko za oko i ząb za ząb, ale współpracując z innymi instytucjami. Mamy zaawansowane rozmowy z naszym głównym akcjonariuszem, czyli z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, a także z wojewódzkimi funduszami odnośnie uzupełniania produktów stricte kredytowych o ten komponent grantowy, komponent dopłatowy, co zresztą w znakomity sposób umożliwiać będzie wdrożenie Krajowego Planu Odbudowy. I myślę, że tutaj również jesteśmy o pół kroku przed resztą rynku, ale naszym sukcesem będzie to, jeżeli inni podążą za nami. Zielony Ład spowoduje ponoć, że coraz większą uwagę będziemy zwracać na tak zwany rating ESG. Co to jest dokładnie i czy Bank Ochrony Środowiska będzie się, stara się już o ten rating? Tak, krótka odpowiedź brzmi, zamierzamy uzyskać ten rating w krótkim czasie, mam nadzieję, że jeszcze przed końcem tego roku. Rating ESG to jest, można powiedzieć, krótka charakterystyka tego, gdzie dana instytucja finansowa, ale nie tylko finansowa, dana korporacja znajduje się na takiej szerokiej mapie zrównoważonego rozwoju. Trzy litery, czyli ESG, to jest skrót od angielskich nazw środowiska, rozwoju społecznego oraz sposobu zarządzania. I no, w tych trzech wymiarach można się znajdować w różnym punkcie na każdej z tych osi. Naszym zadaniem jest, aby maksymalizować całą trójkę. Przede wszystkim nasz ślad i doświadczenie środowiskowe, ale również nasza obecność, gdy chodzi o społeczną odpowiedzialność biznesu i nasza transparentność, gdy chodzi o zarządzanie. Mam nadzieję, że będzie nas korzystnie prezentować na tle konkurencji. Taksonomia to też słowo, którego już pan użył, z którym powinniśmy się już powoli zaprzyjaźniać. To jest tak, że wszystkie produkty już oferowane przez Bosch są zgodne z tym i większość produktów oferowanych przez instytucje finansowe będą niebawem musiały być. Jak to wygląda? Znowu, krótka odpowiedź jest tak, a długa odpowiedź jest, to nie jest takie proste. Mhm. Trochę dlatego, że można powiedzieć, nikt z nas nie jest bez winy. Również Komisja Europejska, która no, z jednej strony narzuca, ale z drugiej strony po prostu porządkuje tę mapę myślową. No, sama jeszcze nie odeszła od deski kreślarskiej i te, że tak powiem, prace bardzo intensywne ciągle trwają odnośnie tego, jak taksonomia ma być stosowana w praktyce, jak w każdym z kilkudziesięciu sektorów gospodarki taksonomia będzie przekładać się na praktyczne warunki finansowania, czy praktyczne warunki odcięcia, co można, a czego nie. Czy inwestor spoza Europy, wchodząc na rynek europejski, przez samo to już, że tak powiem, można założyć, że podlega wymogom taksonomii, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że najbliższe miesiące przyniosą no, pewne rozrzedzenie tej mgły, w której mgły regulacyjnej, mówiąc żartobliwie, w której tkwimy. Tym niemniej, nawet jeżeli ta mgła nie opadła, to akurat Boś czuje się dość spokojnie i dość komfortowo z tymi wymogami taksonomii, jakie spodziewamy się, że będą obowiązywać. Natomiast jest to wyzwanie. Od 2022 roku stopniowo te wymogi nie tylko raportowania, ale wymogi realizacji transakcji wchodzą w życie. Myślę, że ostatecznie dzieje się to z korzyścią dla naszych klientów i z korzyścią dla środowiska. Natomiast, żeby było łatwiej, musi być pewnie trudniej. Zwłaszcza na początku. A jak pan widzi zaangażowanie w najbliższym czasie Banku Ochrony Środowiska w projekty związane z elektromobilnością albo na przykład wiatraki na Bałtyku, o czym też dużo się rozmawia tutaj na kongresie? Dziękuję za to pytanie, ponieważ elektromobilność to jest jeden z, można powiedzieć, sztandarowych projektów, w które zaangażowani jesteśmy wspólnie z naszym akcjonariuszem, z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Mam nadzieję, że już w najbliższych miesiącach będziemy mogli ogłosić coś więcej na temat możliwych form współpracy.
I tutaj znowu traktujemy naszą instytucję Bank Ochrony Środowiska jako instytucję służebną, dzięki której będziemy mogli całemu rynkowi, w szczególności rynkowi wyspecjalizowanego finansowania elektromobilności właśnie, służyć, że tak powiem, dobrą współpracą i produktami, które będą odpowiadały dokładnie na zapotrzebowanie tego rynku. Jeśli chodzi o elektroenergetykę wiatrową, to jest wielki temat. On trochę inaczej wygląda, gdy chodzi o onshore. Jak wiemy, niedawno zapoznaliśmy się z założeniami nowej ustawy modyfikującej regulacje w sprawie onshore'u. Która daje szansę na rozwój. Tak. Słynne 10H, które jak rozumiem będzie w tej chwili jako wymóg złożone w kompetencje samorządów lokalnych. I zapewne okaże się, że jest trochę miejsca na inwestycje onshore'owe. Ale nie ukrywajmy, największym wyzwaniem dla polskiego sektora elektroenergetycznego jest owe 10 gigawatów mocy, które ma stanąć w ciągu najbliższej dekady na morzu. I tutaj Bank Ochrony Środowiska z jednej strony nie ma największego bilansu w Polsce, w związku z tym nasza, można powiedzieć, obecność na pierwszych stronach gazet czy na czubku listy MLA, Mandated Lead Arrangers, którzy będą organizować to finansowanie, pewnie nie będzie tak widoczna, ale jesteśmy absolutnie obecni w rozmowach na całym etapie organizowania łańcucha wartości, ponieważ nie zapominajmy, że oprócz wielkich inwestorów i oprócz wielkich dostawców jest cały łańcuch tych mniejszych dostawców, którzy mamy nadzieję w co najmniej 50, a może 60% całego łańcucha wartości będą pochodzić z polskiego rynku. I finansowanie na przykład łańcucha dostaw to jest coś, w czym Bank Ochrony Środowiska chciałby się specjalizować w zakresie offshore'u. Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska Wojciech Han był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Dziękuję też Państwu za uwagę.